Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmiku i dzisiaj pogadamy sobie trochę o ulubieńcach października. Listopad już jest, więc tak naprawdę ten czas leci jak szalony, zaraz będą już święta. No ale skupmy się na tym, jakie kosmetyki przypadły mi najbardziej w właśnie październiku. I może zacznijmy od ust. Może najpierw pielęgnacja, a potem kolorówka. Jeśli chodzi o pielęgnację, to mam tutaj Pharma CF Laboratories i to jest SOS Zajax. Jest to maść ochronna na spierzchnięte usta. Jest to produkt skierowany dla skóry podatnej na pęknięcia i zajady. Nie ma sztucznych barwników ani konserwantów. Jest to kosmetyk o aktywnym działaniu pielęgnującym i chroniącym skórę ust. Preparat tworzy na ustach warstwę barierową, która zabezpiecza skórę przed drażniącymi czynnikami środowiska, czyli wilgocią, temperaturą czy wiatrem. I ona ma taką trochę niecodzienną formę, jeśli chodzi o produkt do ust, bo tutaj mamy taki wąski aplikator, bardziej mi to przypomina krem pod oczy. I ja sobie najczęściej rano, ale jak nie zapomnę wieczorem, więc też nakładam. Teraz sobie właśnie dałam przy łóżku, więc wieczorami też zdarza się, że to nakładam, bo ja mam problem właśnie z takim regularnością. Ale powiem Wam, że bardzo mi pomogła. Jak ostatnio miałam naprawdę mega suche usta, dała radę, bardzo ładnie sobie z tym poradziła. Znajdziecie w aptece, nie jest to w ogóle produkt drogi, do 10 zł spokojnie. Więc ja Wam bardzo serdecznie polecam. Kolejny produkt, który jest super i ja go odkryłam dość późno, choć myślę, że Wy dzięki temu odkryjecie go dużo wcześniej, to jest Prodermix Silver, czyli srebro koloidalne. To jest produkt, który znakomicie sprawdzi się, jeśli macie jakąś skórę podrażnioną, macie jakiś wysyp, macie skórę trądzikową albo atopową. Ten produkt ma właściwości antybakteryjne, więc pomoże Wam walczyć właśnie z takimi niedogodnościami. Po drugie, jest to w formie aerozolu, który ma bardzo fajną mgiełkę, przez co też ta aplikacja jest bardzo taka przyjemna. Nie pachnie w ogóle i słuchajcie, to pomogło mi w zmianach na brodzie. Ja najczęściej właśnie wysypuje mnie na brodzie, więc to naprawdę bardzo mi pomogło. Można to stosować do 3 razy dziennie, po prostu rozpylamy na twarz i to sobie działa. Bardzo serdecznie Wam polecam. Ja sobie po prostu znalazłam to w szafce i zaczęłam używać i po prostu wszystko jak ręką odjął. Jeśli chodzi o demakijaż, to mam tutaj 2 produkty. Pierwszy to oczywiście Bielenda Supreme Lab i to jest łagodny żel do mycia twarzy z kompleksem antybakteryjnym. Bardzo fajny żel, on jest dość gęsty, więc już jedna pompka wystarczy, aby umyć całą twarz. Ładnie pachnie, nie przesusza skóry po umyciu i przez to właśnie, że tylko pompeczka nam wystarczy, żeby umyć twarz, jest bardzo wydajny. Słuchajcie, on w swoim składzie, jeśli chodzi o składniki aktywne, to ma niacynamid, alantoinę już bardzo wysoko w składzie. Ma również olej z drzewa herbacianego, niacynamid, propenadiol oraz kompleks antybakteryjny. Naprawdę bardzo fajny produkt. W ogóle cała ta seria jest bardzo fajna. Ale jeśli nie macie problemów ze skórą, nie macie skóry tłustej, mieszanej czy tam z rozszerzonymi porami, to ja Wam bardziej polecam tą żółtą serię, ponieważ ona jest bardziej dla wszystkich. Tutaj już mamy jakiś konkretny problem, tutaj z tym produktem po prostu go zażegnamy, ale niemniej jednak wydaje mi się, że żel jest dla każdego. Potem już te kremy do twarzy czy serum możecie sobie po prostu wybrać według uznania, ale żel, jeśli chcecie kupić, to naprawdę nie zrobi Wam krzywdy. Bardzo fajnie domywa, fajnie się pieni i tak jak wspomniałam, buzia po zmyciu nie jest spierzchnięta, taka nieprzyjemna, jest naprawdę bardzo fajna. A drugi produkt do demakijażu, który bardzo mi przypadł do gustu, to jest balsam do demakijażu z Fluff. To jest balsam, który przepięknie pachnie jagodami. I jest to produkt, który jak widzicie tutaj się zużywa, który jest gęsty i jeśli nałożycie go na... On ma stałą formę, ale jeśli nałożycie go na twarz, na dłonie najpierw i go rozgrzejecie, to on przybiera w formie takiego właśnie tłustego olejku.
i bardzo dobrze radzi sobie z makijażem. Możecie za jego pomocą również zmywać makijaż oczu, jak i twarzy. Ja zmyłam ten makijaż oczu raz, ale ja nie lubię takich gęstych i tłustych formuł właśnie na oczy, więc ja już oczu nim nie zmywam, ale całą twarz jak najbardziej. Bardzo fajnie rozpuszcza makijaż i jeśli mam jakąś taką, mam jakiś taki większy makijaż, w sensie większy, mam więcej produktów użytych, to najpierw sobie myję tym i potem domywam właśnie tym żelem i fajnie mi się to sprawdza, bardzo serdecznie Wam polecam. Ten balsam też kosztuje na promce około 15-16 zł w cenie regularnej, około 20, więc naprawdę opłaca się. I ostatnie dwa produkty do pielęgnacji to krem pod oczy. Tutaj mam krem pod oczy z Labuana. To jest marka, która słynie bardziej z produkcji probiotyków, suplementów diety, ale w swojej ofercie mają też kosmetyki. I ja tutaj mam krem pod oczy. Jak widzicie, dość duże opakowanie. Tutaj jest w ogóle 30 ml. Super, bo jest pompeczka. I co, jeśli chodzi o sam krem, bardzo fajny, taki lekki, przyjemna konsystencja. Wydaje mi się, że o wiele lepiej sprawdzi się na dzień pod makijaż. Nic się z korektorem nie dzieje. Lub na noc, ale jeśli macie bardziej taką młodą cerę, jeśli nie chcecie działać przeciwzmarszczkowo, tylko nawilżające, to ten krem jak najbardziej będzie ok. Ja tak mam kilka teraz kremów otwartych pod oczy, będę nagrywać Wam takie zestawienie, więc tutaj ten krem, tamten krem również się znajdzie. Bardzo przyjemna konsystencja, tak jak Wam wspomniałam, super nawilżenie, więc jeśli kupicie sobie probiotyki, to przy okazji możecie sobie właśnie kupić ten krem, a na hasło Anna Point macie, tutaj Wam wyświetli się 15% na stronie Labuana, więc koniecznie zobaczcie i wejdźcie na wszystko. I to by był przedostatni produkt z pielęgnacji, a ostatnim produktem jest hit. Ostatni, ale wiecie, nie najgorszy, wręcz rzekłabym, że najlepszy. I to jest Active Witce serum z aktywną witaminą C, 3%. Słuchajcie, to jest produkt z Bielenda Professional, którą stacjonarnie znajdziecie w Rossmanie. Ale to jest produkt Petarda. On ma w składnikach aktywnych aktywną witaminę C oraz ekstrakt śliwki kakanu. I tutaj mamy najlepszą witaminę C, jaka może być. Tutaj Wam tą nazwę wyświetlę, bo jak widzicie, nie mam teraz kartonika. I dodatkowo ekstrakt z wiśni kakadu, która również jest bardzo mocnym antyoksydantem, ma bardzo dużą ilość witaminy C, więc to jest produkt hit, produkt, który według mnie musicie mieć w swoich kosmetyczkach. To jest produkt z witaminą C, ta forma witaminy C znakomicie sprawdzi się do stosowania zarówno na dzień, jak i na wieczór, więc z tym ten produkt możecie stosować dwa razy dziennie. Pięknie, on ma taką żelową konsystencję, jest jak widzicie rzadki, ale jeśli wylejecie go na dłoń, on jest taki, robi się taki lekko żelowy i po rozprowadzeniu zaczyna się troszeczkę lepić, ale to lepienie w ciągu pół minuty znika i jest piękne, pięknie wchłonięte w skórę, w ogóle skóra się nie świeci, skóra się nie lepi, pięknie przygotowuje skórę, możecie potem nałożyć jakiś krem. I co ważne, mamy tutaj pompeczkę. Ja jestem po prostu zachwycona, a najlepsze jest to, że kosztuje to około 50 zł i znajdzie to w Rossmanach wszędzie, więc uważam, że jeśli na jesień i zimę stosujecie taką kurację właśnie witaminą C, to zawsze sprawdzajcie, jakie witaminy, jaki składnik, jaka forma witaminy C występuje w produkcie, ponieważ od tego naprawdę dużo zależy. Niektóre są lepsze, niektóre są ciut gorsze, a czasem te produkty są te produkty z gorszym jakby formą tą witaminy C są droższe, więc koniecznie sprawdzajcie składy, bo to naprawdę jest petarda. Nie patrzcie też na stężenia, że tutaj jest na przykład 3%, a w innych preparatach na przykład 15%, bo to 3% tej akurat witaminy C to jest najwyższe stężenie procentowe, jakie można dać do produktu, więc ja Wam totalnie polecam Bielendę Professional i ten produkt. Z tej serii jest jeszcze krem pod oczy, krem do twarzy, więc naprawdę bierzcie za tą cenę. Wydaje mi się, że warto. I mam tutaj cztery produkty do makijażu. Pierwsze tutaj mam paletę Affect Contour 2.
Ostatnio się bardzo mało maluję, bo jak wiecie, też siedzę trochę na home office, ale do tej palety wróciłam. Mamy tutaj taką bardzo kompaktową paletę z brązem, różem i rozświetlaczem, którą naprawdę bardzo fajnie możecie sobie wykonturować twarz, ale też od biedy zrobić makijaż oka. Ja bardzo lubię ten bronzer, jak widzicie. On jest troszeczkę ciepły, cieplejszy niż w tej poprzedniej palecie, ale nadal taki dość neutralny i bardzo ładnie sprawdzi się na twarzy. Tutaj mamy rozświetlacz, który jest w lekko takich różowych tonach, ale jest bardzo delikatny, subtelny, więc na co dzień dla osób, które nie lubią takiej tafli, będzie naprawdę super. No i róż. Słuchajcie, dzisiaj użyłam tego różu. Tak zaczynam się przekonywać do róży i naprawdę jest bardzo fajne. Tutaj w opakowaniu może wyglądać na dość mocny, ale tak nie jest. Leciutką ilość na pędzelek naprawdę dacie radę, więc to jest naprawdę bardzo fajny produkt. Kolejna paleta to z kolei paleta do makijażu z Glam Shopu. Tutaj mamy Dramę Mamę. Nie wiem, który film wleci wcześniej, ale nagrałam też film z makijażem tą paletą, taką bardzo, taki bardziej dzienny. Nagram też taki bardziej odjazdowy. Jak widzicie, mam tutaj aż 16 cieni do powiek, z których pomocą możemy wykonać naprawdę każdy makijaż, od takiego super dziennego do jakiegoś bardziej odjechanego. Paleta na stronie Glam Shopu kosztuje 169 zł i naprawdę bardzo mi się podoba. Ja jestem bardzo zadowolona i bardzo gratuluję Adzie. Dalej z tej serii, bo Ada nie wypuściła jedynie palety, ale wypuściła również rozświetlacze. I najbardziej przypadł mi do gustu rozświetlacz Petarda. To jest rozświetlacz, który ma formułę turbopigmentu, tych turborozświetlaczy Hani, ale jest w formie sypkiej. Bardzo fajne rozwiązanie. Ja na początku bałam się trochę tej formy sypkiej w rozświetlaczu, że widzicie, on jest tak trochę wysypany, jeśli nim troszeczkę potrząśniecie. I bałam się też tego nakładania, że wszędzie ten rozświetlacz będzie, ale to jest nic bardziej mylnego. Jeśli nałożycie sobie na pędzelek, to z pędzelka przetransportujecie ten produkt dokładnie tam, gdzie chcecie. Daje piękny błysk, piękną taflę, mam tutaj trzy kolory, ale właśnie ta petarda najbardziej jakby kolorystycznie współgra. Ja jestem bardzo zadowolona, bardzo serdecznie Wam polecam. One w cenie regularnej kosztują 50 zł, ale chyba są jeszcze zestawy na stronie Glam Shopu, w których możecie kupić wszystkie te trzy rozświetlacze oraz paletę w cenie chyba 250 zł. Czy 60, więc i tak się opłaca. I ostatni produkt to jest Bell. Tego produktu już chyba nie znajdziecie, chyba że na stronie Bell, bo to wydaje mi się był produkt dostępny w Biedronce. I to jest concealer More Smooth Concealer i jest to optycznie wyglądający korektor pod oczy. On jest, bardzo go lubię, wróciłam do niego. On ma lekko żółty kolor, podoba mi się w ogóle ten aplikator, choć dość taki elastyczny. Czekajcie, widzicie to? Dość elastyczny, to spoko nakłada się nim produkt. On, tak jak wspomniałam, ma dość żółty odcień. Ja mam odcień 01 Light, ale bardzo fajnie sprawdza się pod oczami. Super zakrywa tą okolicę, tak jak właśnie producent mówi, lekko wygładza, bardzo fajnie puder się na nim trzyma. Nie wchodzi jakoś bardzo w zmarszczki w ciągu dnia, więc ja jak najbardziej jestem za, więc jeśli jeszcze go gdzieś znajdziecie, on też nie jest drogi, no to jak najbardziej polecam Wam go przetestować. I to byli wszyscy ulubieńcy października. Mam nadzieję, że przypadli Wam do gustu, że któreś z tych produktów może spróbujecie. Koniecznie przetestujcie tą witaminę C. Naprawdę znakomity skład, bo ta witamina C jest już na drugim miejscu i super dostępność, bo znajdziecie go w Rossmanach. Cena jest też mega przyzwoita, więc ja Wam serdecznie polecam ten produkt. Mam nadzieję, że zostawiliście już kciuka do góry, subskrypcję na dole, no i że widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!